Jest z nami trener Stefan Antiga. Gratulacje, 7 zwycięstwo z rzędu, jednak dzisiaj było naprawdę trudno. Mecz bardzo nierówny, momentami graliśmy znakomicie, ale momentami traciliśmy bardzo łatwo punkty. Jak pan oceni to spotkanie z Łódczniczką? Jak ty? Dzień bardzo. Było bardzo trudno. Myślę, że Bydgoszcz grał naprawdę dobrze. Prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie. Byli bardzo skuteczni w ataku, robili tylko 3 błędy w ataku. I to oczywiście możemy grać lepiej, ale jak oglądam statystyki, mamy 75% w ataku, czyli blokowaliśmy 10 razy, robiliśmy 9 czasów. Czyli to nieźle naprawdę, ale Bydgoszcz grał naprawdę dobrze, czyli byliśmy gotowi. Oczywiście no, pracowaliśmy ciężko, żeby przygotować mecz następnego tygodnia. To są najważniejsze dla nas, ale też wygrać 2-3 punkty to jest bardzo ważne. Wygraliśmy tylko 2 punkty, ale jeszcze raz najważniejsze będzie za kilka dni. I na to pracowaliśmy ciężko w tym tygodniu. O tym meczu trzeba chyba szybko zapomnieć. Za 4 dni gramy już z Jastrzębskim Węglem w ćwierćfinale Pucharu Polski. Trudno będzie przygotować zawodników w tak krótkim czasie? Nie trudno. Teraz jesteśmy gotowi. Czyli dzień przerwy jutro, potem dwa dni leki, krótki i już gramy tutaj na Torwarze. Bilet za 10 zł, to przypominam, jest bardzo ważny i no, jesteśmy gotowi. Jest z nami trener Jakub Benarok, trener Łuczniczki Bydgoszcz. Trenerze, po pierwsze witamy z powrotem w Warszawie, po drugie gratulujemy spotkania. Przegrane, ale jednak chyba na bardzo dobrym poziomie. Jak ocenia pan to spotkanie w Warszawie? Z perspektywy tego meczu straciliśmy punkt. No. Wcale się nie cieszę tym z jednym zdobytym, bo ten piąty set nam się posypał tylko przez tam 2 minuty i przegraliśmy go prowadząc 8-6 na przy zmianie. I żałuję, że się nie udało tego doprowadzić, bo nas po prostu Włodarczyk, nas ten chłopak z Andrychowa mnie wkurzył, bo tak poszedł 5 razy zagrywko z całej siły i trafił. Chociaż pierwszy out wziął, a myśmy to wzięli, kupiliśmy ten out pierwszy. Ja się cieszę, że ten zespół dzisiaj bił. Widać było, że była masa adrenaliny, testosteronu na tym boisku. A tego mi brakowało w tym zespole, bo ciężko mi było przekonać ten zespół, że tylko adrenaliną, walecznością można coś wygrać. A myśmy do tej pory niekoniecznie tak agresywnie grali. A jeżeli tak będziemy to rundę grać jak dzisiaj, czyli z taką zębem, to będziemy te punkty zdobywać. Powrót do Warszawy był dla pana szczególny po tych kilku miesiącach od wyjazdu? Nie. Nie. Słuchajcie, no nie jest tak, że tu człowiek wraca i nie wiem, łezka mu leci. Ja byłem w Warszawie parę dni temu, tam przed Warszawę przejeżdżałem. Cieszę się, że ten zespół, ten klub, który w pewnym momencie naprawdę miał dużo problemów, jak ja to pracowałem, teraz wyrasta na którąś tam siłę w Polsce, jest silny sponsor, jest świetny zespół. Brawo, no to myśmy tutaj popracowali trochę i teraz efekty widać. Super, dziękujemy bardzo.